O, jedzie. Drugi jedzie. Które drugi go dali. Lubuszanie wyjątkowo z pronu drugiego. Myślałem, że on jedzie z pierwszego. Ciekawe. Czego nie jest? Nie z drugiego toru odjeżdża, to nie wiem. Stacja rusza na całego. Teraz powiem ci Hutnik i Łódzka kolej. Tutaj prace trwają pod namiotem częściowo. Pociąg Elko Łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg Elko Łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew jedzie na tor 8 przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg, prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew. Odjeżdżający planowo o godzinie 10.08 z przyczyn technicznych zostanie podstawiony z opóźnieniem około 10 minut. Pociąg Elka Łódzkiej kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew. Odjeżdżający planowo o godzinie 10.08 z przyczyn technicznych zostanie podstawiony z opóźnieniem około 10 minut. Odjeździe pociągu zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Są tory postojowe, skoro odjeżdża na tor postojowy. Myślę, że on odjedzie od razu, on zjeżdża na tor. Ciekawe. Czyli już uruchomili tam coś.
Kutnik ze stacji tak, Kutnikowicz. Do stacji Gdynia Główna, przez stację Kutnowo Trwa, Wektornik Główny, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, przez Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Popot, Jedynator Ósmy, przy peronie drugim. Pociąg Intercity Kutnik ze stacji Bielsko-Biała Główna, do stacji Gdynia Główna, przez stację Kutnowo Trwa, Wektornik Główny, Bydgoszcz Główna, Laskowice Pomorskie, przez Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Popot, Jedynator Ósmy, przy peronie drugim. Pociąg Sobiency, rezerwacja miejsc, przesyłki konduktorskie, przejmuje i wydaje kierownik pociągu. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Czy tory dla ŁKA już funkcjonują? Postojowe. Tak, tor 6 zamknięty, więc musiał zjechać na tor postojowy ŁKA. Tam robił na torze 6. Kutnik do Gdyni Głównej. Czy ktoś siadał? Podane po skosie strzałka po lewym do Jackowic jadą. To są te pociągi. Szoka w poskosie wyświetlona na dole. Za pomarańczowe, pomarańczowej pasji. To się zmieniło. Agromeracyjnej do stacji Łódź-Widzew, przez stację Zgierz, Łódź-Kaliska, planowy odjazd o godzinie 10.08, jedynator 8, przy peronie drugim. Dać impuls, żeby ustąpić Hutnikowi, a tu zamknęli tor 6, urobią na końcu peronu, więc pojawiły się opóźnienia, jeszcze Lubuszanin to wjechał, no, także ten tor był zajęty. Ewidatory postojowe funkcjonują już dla Ełki. Może nie musiałby zjeżdżać. Tu już szósty był czynny. Też trwają prace jeszcze przy rozjazdach w torach postojowych. Uszaty impuls. Czterka fajnie wyglądają. Podany zastępczy.
Rozlikamy się. Dopiero wygas zastępczy i w prawo. Teraz dalej już muszą jechać dalej. Wcześniej było trochę bliżej, skręcali. Teraz jest nowy przebieg w tej łącznicy. 562 jest dalej po prostu. Przejazd jest zamknięty.